fajnie dzisiaj wieje. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Miejscówkę pewnie poznajecie. Nie mogłem się powstrzymać, chociaż za 2 godziny idę do pracy. Postanowiłem zrobić tutaj taki mały eksperyment. Wieje fajnie, więc pomyślałem, że no nie będzie komarów, nie? Silny wiatr, wiecie co? Myliłem się. 2 znalezione, mam takie siatki, fajnie jak sprzątałem nad brzegiem takiego zalewu u nas, to sobie znalazłem. No to tym bardziej nie będzie mi ich żal. Tam już troszeczkę śmieci, tu będzie szkło. No i zaraz zobaczycie, co tutaj zamierzam zrobić, o ile mi to w ogóle się uda. Tutaj już widzę amelinium. Widziałem dzisiaj odcinek pana taty, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie wyrzucaj tych puszek, bo widziałem, że na ostatnim odcinku dużo tego wyszło u ciebie. Napisałem ci w komentarzu, to jest czysto aluminium, amelinium, nie? Wiadomo, tego nie pomalujesz. Także spokojnie razem z puszkami po piwie można to oddawać. Ja tak robię, w Dankowicach pani się cieszy elegancko. O, tu jest następny urobek. O, tu jest jakaś kostka elektryczna. O, zobaczymy. No dobra, to ja pauzuję i włączam się za chwilę. Ja dzisiaj jestem uzbrojony w sprzęt ciężki. Oczywiście nie zawaham się go użyć. Bierzemy szkło, śmieci ogólne i urobek, bo jutro wywożą akurat u mnie, ale komarów, fuj. O, proszę, amelinium, 340 kilo puszki, poszło w górę, pięknie. Śmieci. Jest jakaś folia, zaraz ją odkopiemy. Puszeczki ładnie poszły do góry, były po 2 zł, już są po 3,40, także tym bardziej warto. O, jaka czyściutka, proszę. Dzisiaj jest dzień aluminium. Oglądałem wczoraj filmy zawodowego, pozdrawiam cię Robercie, jak był u pana taty, padły tam bardzo mądre słowa. Opatrzeniu z góry, kto na kogo. Ja się pod tym podpisuję, naprawdę mądrze powiedziane. Przy okazji też Flaminga pozdrawiam, Nadię oczywiście. Emilka się nie może doczekać na spotkanie, Nadia, także trzeba się spotkać. O, co tu jest? Fuh, śmieć, ale komarów, ja pierdzielę. Tego nie widać na filmie, ale jest rzeźnia. Super. Jarka Szyszkę pozdrawiam. Naprawdę super gość. Komentuje, udziela się. Rozmawiałem z nim telefonicznie. Pozdrawiam cię Jarku. Naprawdę bardzo mi się miło z tobą rozmawiało. Akwarysta, numizmatyk. Super. Naprawdę super. Przy okazji chciałem pozdrowić moich też najwierniejszych słuchaczy i widzów. Bajcyklera, Centre.pl, Chanel. Oczywiście Fabi. Te cyferki tam, kurde, nie pamiętam nigdy. 8-5 coś tam. Także pozdrawiam Was przyjaciele. Nie chcę nikogo pominąć, wiadomo, znowu blacha aluminiowa. No. Dzisiaj jest ewidentnie dzień aluminium. No i dobrze, a amelinium w cenie. Fuh, ja bym chciał się do tej dentki dostać i jutro ją wysłać na wysypisko śmieci. O jest, poszła. O. Elegancko. Nie wiem czy wiecie, bo ja mieszkam pod Czechowicami Dziedzicami. Czechowice Dziedzice kiedyś miały fabrykę rowerów i produkowali takie znane tutaj w okolicy Apollo. A jeszcze dzisiaj można spotkać niektóre naprawdę w zajebistym stanie. Ale ciekawostka jest taka, że czechowicka fabryka, o, szczotka do paznokci. Pamiętacie? Żółwik. Elegancko.
Ciekawostka jest taka, że tutejsza fabryka rowerów produkowała trójkołowe rowery z przyczepką, takim koszykiem. Dla Wietkongu były wysyłane one podczas wojny w Wietnamie. To taka, no, taka historia tutaj. Nie każdy o tym wie. Mój szwagier, pozdrawiam Cię Bartek, dokopał się do takich informacji. Szampon chmielowy. Myślałem, że tylko jest zupa chmielowa do picia. O, fajna butelka, zostawimy sobie. Pamiętajcie, że szyb samochodowych, okiennych, szklanek, innych takich rzeczy nie daje się do szkła. Tego się po prostu nie oddaje do recyklingu. To ma inny skład surowcowy. To się wyrzuca do śmieci po prostu. Bo inaczej wsad w hucie będzie spierdzielony. Do huty szkła można wysłać tylko szkło gospodarcze. Czyli różnego rodzaju butelki, buteleczki po perfumach, po spożywce i słoiki, butelki po lekach, takie rzeczy. Nigdy szkło okienne, nigdy porcelana, nigdy jakiś fajans, nigdy szkło samochodowe. Tego się tam po prostu nie wyrzuca. Mówię oczywiście do tych, którzy nie wiedzą, bo większość z nas to wie oczywiście. No, czyli tutaj mamy gospodarka plus szkło okienne. To nie idzie, to idzie na kupę i później będzie wyniesione przeze mnie. O, jaka piękna znajdka. Kurde. Nie, gruby. O, tu jest jakiś złomik. Tu jest jakiś złomik. Ale co to było? Nie wiem. Nieważne. Huta przetopi. O. No, a jeszcze z atramentem. Super. Efekt dzisiejszych poszukiwań. Butelka do środków chemicznych nie nadaje się do zwrotu. Buteleczka po śmietanie. Tu jakieś tam buteleczki. To się wszystko weźmie. Siata szkła. O, jest trochę. Jutro pójdziesz do huty. Tu się troszeczkę jeszcze zagłębiłem. Przygotowałem sobie na następny, na następną wywózkę, że tak powiem. Tu mam siatę śmieci. Jutro pójdzie. Hiciur. Aluminiowa puszka po napoju Lift, zupełnie inna jaką znamy. Widzicie jak to wygląda. Urobku jest siata, najwięcej aluminium, ale są też cynkowe blachy. Także no jest dobrze, wgryzłem się trochę bardziej. No i nic, psychika odpoczęła, lecę do pracy. Trzymajcie się, pozdrawiam z tego pięknego, słonecznego dnia. Życzę wszystkim oczywiście miłego popołudnia. Papaty. A finał każdej mojej akcji jest taki. Z dzisiaj tu plus worek, bo już nie chciałem tu dopychać. A jutro całość jedzie do zakładu przeróbki odpadów. A szkło, zanim trafi na pszok albo do worka, ląduje w tym kalfasiku, gdzie w deszczóweczce się moczy i myje. Tu w tle widzicie mój urobek. Za niedługo będzie odcinek ze złomowiska. Także akcja zakończona sukcesem. Życzę wszystkim miłego wieczoru i mam nadzieję, że fajnie się oglądało. Pozdrawiam. Papa, ty. Wybaczcie, jeszcze jedna dogryweczka, bo w jednej z puszce było odwrócone wieczko. Jak wyskoczyło, to moim oczom ukazał się napis szproty. Szproti! Cena 28 kopiejek. Tu mamy SSSR, Kaliningradskoj Obliaść. No jest genialnie. Mamnowski RKK. No, także elegancko. Mamy relikt PRL-u. Już obiecuję, więcej nie będzie. Trzymajcie się.